żeby w jakiś sposób pochylić się nad odsłonięciem w postaci pamięci po tradycji z panem Januszu Wtyce. Witam w szczególny sposób przełożoną panią Zuzannę wraz z synami panem Krzysztofem oraz najbliższymi z rodziny. Serdecznie was witamy w naszym gronie, jako tych, którzy stajecie słownikiem między Januszem a nami w tej rzeczywistości. Pragnę powitać przybyłych kapłanów księdza Jukowata Franciszka Kołacza, który będzie przewodniczył naszej liturgii, z księdzem Adamem Janem Bielańskim, z księdzem Tomaszem Adamem Podbielą oraz kapłanem. Witam władze gminy Niszki z wójtem panem Wacławem Kulą oraz radnymi gminy na czele przewodniczącym Zbigniewem Kaczorem, przedstawicieli wspólnot stowarzyszeń niepodległościowych. Witam poczty sztandarowe, moi drodzy. Witam wszystkich tych, którzy odpowiedzieli na plane proste, skromne zaproszenie i chcą dzisiaj z nami tutaj być. O upamiętnieniu w naszym otoczeniu tablicą pamięci Janusza Wtyki, tego, który, jak powiedziano, ukazał światu Morawicę i żołnierzy wyklętych, jaką jest Łomę. Dziś chór wspólnota w swoim koncercie pod tytułem Pieśń uczy nas historii i pamięci przypomina bohaterów, rycerzy naszej polskiej historii, których chciano zapomnieć lub wymazać z pamięci. Tym przywołaniem otwieramy patriotyczne wydarzenie, jakim jest uroczyste odsłonięcie pomnika Janusza Wtyki. Człowieka bardzo skromnego, miłośnika niezakłamanej historii, który Polskę widział zawsze wielką. Dla nas, mieszkańców Morawicy, jest szczególnie bliski. Przez swój sentyment do tego miejsca, rodowego gniazda Toporczyków, naszych protoplastów. Kiedy odchodzi człowiek, który tak kochał historię, pozostaje historia zamiast człowieka, którego się znam. Do wymarzonej, niepodległej Polski szli przez wszystkie fronty II wojny światowej. Ich bohaterstwo stało się inspiracją do napisania krzepiącej ducha narodu pieśni Szturmówka. Żołnierze tułacze, cześć waszej pamięci. Ale
osamotnieni, okrążeni, ciągle ścigani jak wilki. Przez kilkadziesiąt lat skazani na niepamięć. Dzisiaj wracają na należny miejsce w naszej historii. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, część waszej pamięci. Pomordowani strzałem w tył głowy, związane ręce z wieloma mogiła. Chcieli zabić ducha, zakopać nadzieję, ale się Polska z grobu uwolniła. Męczennicy Katynia, cześć waszej pamięci.
prośbę księdza Jerzego Popiełuszki zaśpiewam ją na mszy świętej za ojczyznę w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Bohaterowie Solidarności, cześć waszej pamięci. Dziękuję Pani z Waksmonda, że
czas na bycie z nami. Dziękuję Solidarności Krakowskiej, która wspiera mnie, odkąd zostałam sama. Dziękuję dyrekcji i uczniom mojej szkoły. Pierwszą, najstarszą siedzibą rodową była właśnie Morawica.
leżała w obszarze osadnictwa Radowego Toporu, obejmującego obowiązującego tereny zachód i północny zachód Krakowa. Ku zachodowi występował zwarty pas dobrolodowych toporów, ku północnemu zachodowi bardziej przemieszany z dobrami królewskimi, szlachty innych rodów. Należy podkreślić istotne znaczenie Morawicy. Było to nie tylko miejsce centralne dla okalających je wsi. Morawica pełniła podwójną rolę, będąc od XIII wieku, a prawdopodobnie wcześniej również centrum parafialnym. Badania rodu nad tym obszarem sięgnęły prawdopodobnie XI wieku i czasów reakcji pogańskiej, ale nie jesteśmy w stanie ustalić, czy tytułem do niego było nadanie książęce, czy też tytułem chodzi ustanie jeszcze z czasów przedpaństwowych. Stanisław Smolka przedstawił tezę o istnieniu na tych terenach na zachód od Krakowa plemienia zwanego Starzami, z którego przywódców mieli wywodzić się toporowie, ale dowód ten nie ma jednak mocnego oparcia. Istnienie grobu, zamku ani innej budowy ogrodnej w Morawicy w okresie przed połową XIII wieku byłoby niezgodne z książęcym legalem. Należy również pamiętać, iż na początku XIV wieku tęczyńscy przenieśli swoją siedzibę do Rudna, gdzie powstało założenie obronne. Prawdopodobnie jest, że w Morawicy aspekt militarny zamku nigdy nie był szczególnie mocno zaakcentowany. Mogło na wzgórzu istnieć jednak wcześniejsze, wczesno-średniowieczne rodzisko. O Morawicy i toporach pisał Janusz Kurtyka w swojej książce, opisując ją z perspektywy historycznej. W jego pracy magisterskiej, która nosiła tytuł Morawicka linia toporczyków w XIII do XV wieku, studium historyczno-genealogiczne. Przedmiotem pracy było odtworzenie krewniczego toporu zasiadających teren najstarszego gniazda rodowego w Morawicy. Z roku 1238 pochodzi w końcu zmianka o powiecie, że ojciec Andrzeja piszącego się z Morawicy, co jest jednocześnie pierwszą zmianą na temat osób świeckich związanych z Morawicą. Wieś należała do tęczyńskich aż do roku 1666, kiedy jej dziedziczką została Izabela z tęczyńskich opamińska. Mimo że, jak twierdzi dr Waldemar Bukowski, praca znacznie wykraczała poza przyjęty poziom prac magisterskich, tata nie otrzymał propozycji pozostania na uniwersytecie. Być może na przeszkodzie stanęła jego działalność w niezależnym zrzeszeniu studentów. Temat rodu tęczyńskich rzutował na dalsze prace mojego ojca. Jego doktorat w ramach studium doktoranckiego Instytutu Historii PAN został zatytułowany Tęczyńscy – studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, zaś habilitacja nosiła tytuł studium tęczyńskie. Pierwszą z tych prac tak opisał w swoim artykule Waldemar Bukowski. Zakres zagadnień poruszonych przez autora był imponujący. Szczegółowa rekonstrukcja powiązań genealogicznych, osadnictwa, gospodarki, polityki zewnętrznej i wewnętrznej, ustroju w sprawach kościelnych czy uniwersytetu. Publikacja była jednym z kamieni milowych w polskiej mediewistyce. Do jej wydania nie można było, już pisać o poruszonych przez Janusza Kurtykę zagadnieniach bez choćby próby sprostania przyjętych przez niego standardów. Natomiast profesor Antoni Nosiorowski pisał o niej: jego praca stanowić będzie odtąd wzorzec gruntownej monografii genealogicznej. Historiografia polska dysponuje już wieloma monografiami. Żadna z nich jednak nie może równać się z pracą Kurtyki. Praca przyniosła autorowi nagrody w 1996 imienia Adama Jemowskiego, a w 1998 imienia Klemensa Szaniawskiego. Po ponad 10 latach zajmowania się rodem toporów ojciec zwrócił się ku nowym tematom, z których szczególnie istotne okazały się dla niego dzieje budowlane. Rzeczypospolita była dla niego ponadczasowym dziedzictwem naszym, tych, co byli przed nami i tych, którzy po nas przyjdą. Wydarzenia współczesne zawsze widział w kontekście stuleci wcześniejszych. Tłumaczył, bardzo pragnął, by ludzie to rozumieli. W 1992 roku ukazała się książka Alojzego i Antoniego Wojtowiczu pod tytułem Kronika Małej Ojczyzny w Lwowskim Okręgu AK nie Witku. Janusz napisał do nich listę. Jest on najlepszym przykładem, jak patrzył na świat.
podchodząc z głębokim szacunkiem do autorów pochodzących ze wsi Hanaku i okolic położonych około 30 km od Lwowa, napisał między innymi: zawodowy historyk musi uszanować te wzruszające dowody szczerego lokalnego patriotyzmu. Od początku dostrzeże w nich pomieszanie miejscowej legendy i tradycji z faktami historycznymi. Zainteresowani lokalną przeszłością, to spoiwo każdego patriotyzmu było w okolicy czymś normalnym. I dalej kreślił rys historyczny opisywany ze stron Polski, starając się pokazać, że wszystko to, co się dzieje, ma swój początek i głęboki rodowód, bez którego by się nie wydarzyło, dzięki któremu wydarzyło się właśnie. Pisze: metryka chybaczowa sięga XIV wieku. Źródła wymieniają, że Kisz po raz pierwszy w 1394 roku należała do możnego rodu polarskiego, pieczętującego się kardynał Korcza, rodu rusińskiego, ale narzuconego już na katolicyzm i szybkość kolonizującego. Jeden z jego przedstawicieli, Dymitrius Goraja, zrobił błyskotliwą karierę na dworze Władysława Jagiełły jako marszałek nadworny i wódzkarski królewski. Kariera ta była możliwa dzięki zasługom Dymitra podczas przyłączania Rusi Czerwonej do Korony Polskiej, jeszcze za czasów Kazimierza Wielkiego. Janusz na wstępie kreśli nie tylko rys historyczny, ale także szkicuje podłoże społeczne i polityczne wydarzeń opisywanych przez autorów wspomnień. Przypomina o zasadach sowieckich rządów na tych terenach, m.in. o dekrecie z 20 listopada 1930 roku narzucającym obywatelstwo sowieckie wszystkim osobom przebywającym na zagarniętym terytorium. Pisze także: najbardziej bolesnym ciosem były jednak masowe deportacje. 4 kwietnia, 10 kwietnia, 13 kwietnia, pod koniec czerwca 1940 roku oraz w drugiej połowie czerwca 1941 z ziem zaburzańskich wywieziono około 1 200 000 osób. Kreśli bardzo bogate fakty opis polskiej konspiracji po 1939 roku i osadza w nim rejon Hanaczowa, odnosząc się także do przetoczonej przez te tereny fali rzeźbą. Podnosi walory książki, pisząc jak to historyk, fragmenty dotyczące organizacji Mier na tym terenie należą do najcenniejszych partii książki. Opisują bowiem wydarzenia i szczegóły organizacyjne do tej policji. Ja przyjęcie wstęp refleksji. Wspomnienia ukazują grozę codzienności, w której nie było sojuszników, lecz tylko sami pokonani. Porażka walce z nimi oznaczała okrutną śmierć. Zwycięstwo przedłużało jej agonię polskiej obecności na Kresach, gdyż o finale tej wojny i jej wyniku zadecydowano w 1943 roku w Teheranie. Pisze te słowa, by po 18 latach, w 2010 roku napisać, iż służba ojczyźnie ma niekiedy swoją wielką cenę, zaś obowiązkiem państwa jest pamiętać o tych, którzy w imię tej służby oddali życie. I zostawić po sobie także napisane w 2010 roku przesłanie do tych, którzy to państwo wyznaczyli. Poddawani są przez historię stary, zaangażowany w bieżący spór, paraliżowany dominującymi aktualnie tendencjami w życiu publicznym, kuszeni do oportunizmu przez perspektywy wielkich kar za cenę bezrefleksyjnego posłuszeństwa, będą bowiem rozliczani przez historię z tego, czy pozostali wierni ideom wolności, demokracji, niepodległości.
sprawiedliwości. Panie wszelkiego trudu, nie każ mu się rozliczać z cudu. Wysłuchaj nas, co zwierciedle zwać się Twoim ludem. On sam był cudem. W 1960 roku po śmierci pana Janusza
Zjazd Krajowy zadecydował, aby przenieść siedzibę Zarządu Głównego z Krakowa do Lublina. Do tamtej pory moja przygoda z Zarządem Głównym, najpierw sekretarz generalny, a następnie od półtora roku jestem prezesem Zarządu Głównego. Dlatego sobie roszczę takie prawo mówić tyle o naszym prezesie. Panie prezesie Januszu, ja wiem, że nasze zrzeszenie, Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie, ma się w miarę dobrze, bo niezależnie od ubytków naturalnych cały czas rozwijamy. W roku bieżącym powołaliśmy, panie prezesie, dwa koła. Jedno w Zielonej Górze, drugie w Zuńskiej Wodzie, a w ubiegłym roku w Obrzyku. A więc są ludzie w naszej kochanej ojczyźnie, którzy chcieliby nadal utrwalać takie wartości jak honor ojczyzna, poznawać historię tych ludzi jeszcze nieopisane, nieodgadnione. A więc panie prezesie, trzymamy kurs, jaki pan nam wytyczy. Chcę w tym miejscu powiedzieć, że dla nas jest po prostu człowiekiem, który jest prawdziwym Polakiem, był prawdziwym Polakiem, prawdziwym patriotą i wiele sił i właśnie zaangażowania w tej pracy czerpiemy z jego postawy, którą nam przekazał. Także naprawdę jesteśmy zaszczyceni, że możemy dzisiaj tu uczestniczyć. Spotykamy tu dzisiaj ludzi, ja przepraszam, ale tylko tych, których tu widzę. Mamy przyjemność tu spotkać właśnie prezes obszaru południowego, siedzibą w Krakowie, panią Małgorzatę Janiec, pana Czesia Naleźnickiego, starego weterana, od 25 lat redaktora naczelnego naszego miesięcznika Orzeł Biały. Panie Czesiu, cieszę się ogromnie, że pana widzę w bardzo dobrym zdrowiu. Są wśród nas także kombatanci, którzy zasmakowali, co to jest krew i łzy. Także żeby nie przedłużać, to powiem tak. Słyszeliśmy tu w wykonaniu chóru modlitwę Armii Krajowej o Boże, który jesteś w niebie. Ta modlitwa była śpiewana w różnych oddziałach partyzanckich, różnych ugrupowań, gdzie na sztandarach były takie zawarte wartości jak honor ojczyzna. Na naszej ziemi lubelskiej pojawił się taki człowiek Starobrzegu, który zasłynął jako cichociemny, został rzucony w zamki i został największym dowódcą na Lubelszczyźnie. To był Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, możecie państwo o tym słyszeli. I te oddziały majora Zapory właśnie miały swój hymn poświęcony między innymi majorowi Zaporze. W związku z tym, że jest nas skromna liczba, ale poproszę tych panów, którzy są ze mną i spróbujmy zaśpiewać.